pozwolę sobie odczytać list skierowany do uczestników i organizatorów obecnego forum przez pana marszałka Senatu Bogdana Borusewicza. Pod patronatem którego, jak to też już było wspomniane, to forum odbywa się. Dziękuję za zaproszenie na 4. Międzynarodowe Forum Górskie. Karpaty są nie tylko piękną krainą geograficzną, ale także ważnym regionem z punktu widzenia społecznego, turystycznego, a przede wszystkim przyrodniczego w naszym kraju. Uważam, że należy je jednocześnie chronić i rozwijać. Nie jest to zadanie proste, gdyż rozwój ekonomiczny, dążenie do rozbudowy infrastruktury turystycznej czy rozwój rolnictwa muszą być zrównoważone ze względu na unikatową wartość przyrodniczą, kulturę regionalną czy pielęgnowanie góralskich tradycji. Dlatego z ciekawością i zadowoleniem przyjąłem inicjatywę Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury o zorganizowanie tej konferencji w tak szerokim wymiarze. Program konferencji wydaje się obejmować wszystkie istotne zagadnienia dla regionu Karpat, a zaproszeni wybitni specjaliści gwarantują konstruktywną dyskusję. Życzę Państwu owocnych obrad, wiele inspiracji i ciekawych pomysłów rozwiązujących dzisiejsze problemy regionu, ale także pomysłów odważnie wybiegających w przyszłość, bo tylko myślenie o przyszłości pozwoli zachować zrównoważony rozwój terenów górskich dla nas i dla przyszłych pokoleń.